Cześć, z tej strony Mike. Od razu na początku przeproszę wszystkie osoby za jakość dźwięku, jeżeli niektórzy nie będą tego dobrze słyszeć. No niestety mój mikrofon, moja cierpliwość się skończyła, osiągnął trzecią prędkość kosmiczną w trajektorii w locie jednocześnie przyspieszonym, poleciał przez okno. Laptop mało co za tym nie podążył za nim, ale to może, no jest w drodze, kolejny zamówiłem. Mam nadzieję, że tym razem będzie porządny. Recenzja ma super, podobno większość youtuberów go używa. Zobaczymy, jak to będzie. Pewnie jakieś szumy będą w tym dźwięku. Akurat jeszcze w tej chwili nie mam programu, ale jutro będę miał program do wyłączania strumienia audio, obróbki tego strumienia, więc jutro już powinno być wszystko ok w następnym filmie w Kryptoniusach. Na tą chwilę tak to wygląda. Znalazłem stronę, gdzie możemy, krótko mówiąc, słuchając radia, zarabiać. Właściwie polega to na dwóch opcjach. Wchodzimy na stronę, logujemy się, rejestrujemy się i sobie wybieramy stację. Dla przykładu są te stacje Open FM. Jak widzicie, jakiś tam polski rock, polski klasyk. Nie będę wam tego włączał, każdy może wybrać. I za słuchanie tego radia zdobywamy te punkty aktywności. Te punkty aktywności są przeliczane na walutę BRO. Waluta BRO jest tutaj na giełdzie, znaczy właściwie na giełdach to prawie w ogóle jej nie ma, jest na Kryptonii i na Trade Satoshi. Ale 39 centów kosztuje, no jeżeli wam się uda, to oczywiście sprzedać w jakikolwiek sposób, bo dzienny wolumen jest 8000 dolarów. No ale jak ktoś lubi radia słuchać, to może sobie włączyć. Wiele osób używa OpenFM, a ja sam go używałem osobiście, więc można sobie włączyć. Niech to tam sobie klika. Niech to sobie klika. Zdobywamy, tak jak mówiłem, te punkty aktywności i właściwie te punkty musimy, oczywiście jeszcze jedna rzecz, o której miałem powiedzieć. Jest coś takiego jak portfel. No i standardowo, tak jak w przypadku BitConnecta, on się musi połączyć. Ja go odpaliłem, on już działa z 15 minut, na razie się jeszcze nie połączył. Być może jakiś tam master notes trzeba pobrać, ale podejrzewam, że trochę pewnie się to potrwa. Ja to zostawię na parę godzin, bo musi całą sieć synchronizować. Więc to mówię, w przypadku BitConnecta 6 czy 7 godzin synchronizował. Zobaczymy, jak będzie w przypadku tego portfela. Jest oczywiście wersja premium, jeśli chodzi o stronę, gdzie możemy coś tam wpłacić, są jakieś promocje i tak dalej. Ja mam darmowe konto, nie mam zamiaru oczywiście nic wpłacać. No już na pewno nie będę żadnych rzeczy tu kupował. Jeśli chodzi o payouty, to payout, który oczywiście nic nie ma, nie wiem, ja tak nie patrzyłem, ile to są moje ulubione stacje, tak przypadkiem dodałem jakieś dwie. Jest oczywiście system referencyjny i to wielopoziomowy. Jest forum, tutaj to wszystko jest, kraje, miasta i tak dalej, masternody. Tu jakieś są właśnie. Aha, musimy kupić. Nie bardzo rozumiem, do czego to służy tak naprawdę. Master Nutrients. Aha, jakieś tam te. Trzeba kupić, nazbierać i kupić akcje. I wtedy jakoś to tam działa. A tym olewam ten temat. Generalnie rzecz biorąc, słuchamy sobie radia. Zarabiamy sobie te bro, później ewentualnie można to spróbować sprzedać. No pomysł jest dosyć ciekawy moim zdaniem. Zobaczymy, jak to będzie dalej, czy to będzie się rozwijać, czy nie. No na pewno oczywiście nic nie wpłacajcie tutaj. Absolutnie. Zobaczcie, nawet mają jakąś giełdę na Kryptonii. Tutaj można sobie tutaj się zarejestrować, rzekomo to weszło na Kryptonie. No CoinMarketCap twierdzi inaczej. A nie, przepraszam, głupoty gadam. Na Kryptonii jest to na Kryptonii. Oni wcześniej byli też na jakichś innych giełdach, ale te giełdy ich wycofały. Jakby ktoś miał ochotę posłuchać sobie radia i przy okazji jakieś tam pozbierać monety z różnych krajów radia, no to można sobie stronkę odpalić, podziałać, zobaczyć, co tam z tym będzie. Ja osobiście to potestuję przez parę dni, bo tak z ciekawości mnie interesuje, jak tu będzie, jeśli chodzi o te punkty. Ile oni co godzinę to przeliczają. Najwyżej dodam komentarz pod filmem, bo to dosłownie kolega mi podesłał chwilę temu i
zobaczę, jak to przeliczają, ile tych punktów aktywności to będzie ile bro. Bo nie znalazłem takiej informacji, szukałem gdzieś tam na forach, różne informacje były, że 3000 to jest jedna setna, albo że 9000 to jedna dziesiąta, że to się zmienia, że kiedyś po kilkaset tych bro płacili. No trudno mi powiedzieć. Zobaczymy, co tu się będzie z tym działo. Jak na razie obserwuję to, zobaczę, co to będzie. No i będę Was na bieżąco informował. A na tą chwilę to tyle, żegnam się z Wami i do następnego razu.